witamy, bardzo Dzień się dobry. cieszymy, bardzo się cieszymy, już się nagrywamy, więc ja chciałam bardzo serdecznie wszystkich powitać. Nazywam się Alicja Pacewicz, Centrum Edukacji Obywatelskiej. My od lat się zajmujemy edukacją obywatelską, rzeczywiście w różnych formach i tak bardziej w szkołach. Wydajemy podręczniki, które zaraz Wam pokażę. I no, teraz w czasie edukacji zdalnej też wspieramy nauczycielki, nauczycieli i uczniów w tym, żeby nie odpuszczać edukacji obywatelskiej, nie odpuszczać wiedzy o społeczeństwie i wszystkich tych tematów, które no po prostu na naszych oczach widać, że to jest ważne, tak? Że te rzeczy są ważne i się dzieją. I dlatego na dzisiejsze webinarium żeśmy zaprosili Justynę Pokojską z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, animatorkę, aktywistkę, ale też osobę, która uwielbia badania terenowe, jak przeczytałam, czyli po prostu uwielbia i ma pasję do tego, żeby nie tylko czytać to, co inni napisali na jakiś temat, tylko sama to sprawdza i dostaje na to różne granty naukowe. Przy okazji powiem, że to jest fajny pomysł dla tych ludzi, tych uczniów i uczennic, którzy lubią sprawdzać, jak jest rzeczywiście, żeby zostać socjolożką albo socjologiem. Potem możecie zapytać panią Justynę, jak to jest i co w tym jest takiego fascynującego. Wszystko, wszystko. Właśnie. Słuchajcie, tu są z nami tak, nauczycieli, kilkadziesiąt osób. Pani Justyna zapyta, Boże, ja jestem taka zmęczona już tą edukacją zdalną, a im się jeszcze chce i was bardzo tutaj obie doceniamy. Jest z nami i są z nami klasy, całe klasy, bardzo nam się podoba to. Jest z nami Kędzierzyn Koźle, Malbork, Morąg, Oleśnica, Łosice, no po prostu cała Polska. Więc będzie naprawdę, Nowogard, Zachodniopomorskie, Świątniki Górne, no słuchajcie, jest po prostu naprawdę wspaniałe. Brzesko, czyli od północy do południa, od wschodu do zachodu. To jest w ogóle fajny pomysł, żeby zapraszać nas na lekcje, a w edukacji zdalnej to jest łatwiejsze jeszcze, żeby zapraszać ludzi, którzy się czymś pasjonują i na czymś naprawdę znają. Mieliśmy już webinarium od samorządności lokalnej, teraz mamy pod zagadkowym tytułem W świecie i w powiecie, ale już podtytuł wyjaśnia, o czym będzie, czyli będzie o tym, jak Polacy migrują w różne strony, niektórzy na zawsze, niektórzy dokonują tak zwanej cyrkulacji, dowiecie się, na czym polega cyrkulacja w Polsce. I no to tak naprawdę chodzi o to trochę, żeby się zorientować, na czym polega w tej chwili ten ruch, ta mobilność Polaków, którzy zawsze byli dosyć mobilni, ale w ostatnich 30 latach to nabrało bardzo szczególnego wyrazu i szczególnej postaci. Widzę, że jeszcze jest Niepołomice, Czelać. Także wszystkich was bardzo serdecznie witamy. Coś mi nie chodzi prezentacja, ale zaraz mi pójdzie. O! Będziemy szukać na lekcji odpowiedzi na pytania, czym się różni emigracja od imigracji. Czym się różni migrant od uchodźcy, co to jest mobilność przestrzenna i jak ją się mierzy. I mamy nadzieję, że po lekcji, mnie się bardzo podoba ten podział na czynniki sprzyjające migracjom. Jedne są przyciągające, a drugie są wypychające. I bardzo jestem ciekawa, jak pani Justyna te czynniki w przypadku Polski zdefiniuje. Co Polaków wypycha, a co przyciąga gdzie indziej. To, co jest ważne, to już powiedziałam, jeszcze chcę tylko dodać, że pani Justyna jest stypendystką ministra nauki, a także autorką książki o pograniczu polsko-słowackim, właśnie o granicy, jak wygląda to na tych pograniczach Polski, jak tam się te
ruchy odbywają, nie wiem o co chodzi z Czerwonym Klasztorem, ale to nam pewnie się dowiemy. I to, co jest dla mnie ważne, to, przepraszam, jeszcze tylko tu nie mam slajdu, a powinna mieć taki slajd z podręcznikami, ale go nie widzę, trudno. To powiem tylko tak, że my wydajemy podręczniki i w tych podręcznikach są albo konkretne lekcje, w których się mówi o migracjach, albo w całe lekcje, że tak powiem, prawie że o tym, albo w jakichś fragmentach lekcji. Jeżeli chodzi o nasz podręcznik do szkół podstawowych, do 8 klasy, to jest podręcznik KOS i tam jest na przykład w dwóch lekcjach, czyli tam, gdzie się mówi o narodzie, właśnie o tym, że narody to nie jest cały taki twór, który jest zawsze taki sam i siedzi cały czas w tym samym miejscu, otoczony tymi samymi granicami, tylko wszystkie narody migrują, ruszają się, przemieszczają. I drugi, i lekcja o globalizacji, gdzie pokazuje się, że to jest jeden z takich procesów, które kształtują naprawdę współczesny świat. Tam już się o tym nie mówi, ale właściwie prawdą jest, że zawsze kształtowało. Znaczy ludzie, nie byłoby nas tu, gdyby jakaś grupa, która w Afryce parę milionów lat temu się ukształtowała, gdyby ona nie postanowiła pójść na północ, a potem się rozejść po całym świecie. Więc ogólnie to jest jeden z takich najbardziej ludzkich rzeczy, migrowanie, zmienianie miejsca, poszukiwaniu lepszego życia albo właśnie ucieczce przed czymś, co nam się nie podoba. A jeżeli chodzi o podręcznik do szkół średnich, to jest przewodnik obywatelski. Tam są trzy lekcje, w których o tym mówimy. Jedna to jest lekcja Polska 30 lat po zmianie. I to właśnie bardzo dobrze nawiązuje do tego, co zaraz powie pani Justyna, ale także tam, gdzie się mówi o świecie, o problemach właśnie, świat daleki od doskonałości, to tam też jest mowa o tym, jakie są cechy tego świata, w którym te granice w wielu miejscach się robią coraz bardziej płynne, a w innych przeciwnie. Dobrze, to ja już oddaję głos. Bardzo proszę, pani Justyno. Zadam wam jedno pytanie jeszcze, zanim oddam głos. Jakbyście mogli napisać na czacie, tak, po pierwsze od razu powiemy, tu Artur napisał, Krupiński z CEO, że zachęcamy do zadawania pytań i nauczycieli i uczniów. Zachęcamy uczniów do robienia jakichś notatek, mogą być graficzne notatki, ale też przede wszystkim do słuchania i próby takiego właśnie zrozumienia oraz odpowiedzi na pytania, które wam będziemy zadawać, zwłaszcza pani Justyna. Ja zadam pierwsze na początek i proszę, żebyście odpowiedzieli, nauczyciele i uczniowie. Jak słyszycie słowo migrację, to jaka pierwsza rzecz wam przychodzi do głowy? Jakie macie skojarzenia? Napiszcie na czacie. A w trakcie, jak wy będziecie pisać, to już pani Justyna wszystko nam zrobi na pewno super wprowadzenie. To ja już zacznę. Nie wiem, czy to będzie wszystko tak super, Alicja. Dziękuję ci pięknie za to wprowadzenie, za te obietnice. Mam nadzieję, że bardzo owocnego spotkania. Faktycznie jestem socjolożką już teraz na Wydziale Socjologicznym, na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, bo przemieniliśmy się w wydział jako jednostka administracyjna. Jestem socjolożką z zamiłowania. To jest może ciekawa sytuacja, w której człowiek robi w życiu to, co lubi, to, co zawsze chciał robić. I zachęcam państwa do tego, żebyście sami doszli do momentu, w którym będziecie mogli robić to, co lubicie. Ja właśnie między innymi uwielbiam prowadzić badania terenowe. Dzisiaj opowiem państwu o migracjach i opowiem państwu między innymi o badaniach, które prowadziłam w Sędziszowie Małopolskim. Teraz to jest województwo podkarpackie, dlatego tu wnikliwie czytam, skąd państwo się z nami łączą i wypatrzyłam najbliżej Brzesko w Małopolsce, więc tutaj macham serdecznie do Brzeska, być może te tematy związane z Sędziszowem sąsiedzkim państwu będą państwu bliskie. Opowiem państwu trochę teoretycznie, a trochę też praktycznie o tym, jak się te migracje bada, co nas jako badaczy migracji, takich badaczy terenowych może zaskoczyć, jak to wygląda w przypadku zbierania danych, różnego typu danych i mam nadzieję, że po tej lekcji właśnie te efekty, o których powiedziała Alicja, z państwem zostaną. Zachęcam państwa do pisania pytań. Ja tylko mam jedną informację, bo zaraz to zleci. Tu są bardzo fajne odpowiedzi, już tam wyżej też były, ale na przykład już sprawdzam, tak. Wędrówki,
wyjazd z własnego państwa, ucieczka przed złym albo ratunek, prawda? To jest takie klasyczne właśnie wypychanie z przyciąganiem, tak? I idealnie się wpisują Państwo tutaj w tą teorię czynników push-pull, o których mam nadzieję za chwilę Państwu opowiem. Wyjazd z własnego państwa, ucieczka, przemieszczanie się, wyjazd z kraju. No właśnie, ale pytanie, czy to musi być koniecznie wyjazd z kraju, żeby to nazywać migracją? No mam nadzieję, że później wyjaśnimy sobie, że to mogą być całkiem lokalne procesy, które też w socjologii migracjami nazywamy. Ja jeszcze się usprawiedliwię na początku, to znaczy zwracam uwagę na to, że jestem socjologiem, oczywiście z zamiłowania, ale tylko socjologiem albo aż socjologiem, ale na wszystkie procesy społeczne, o których możemy mówić w społeczeństwie i w ogóle na świecie, można zawsze patrzeć z różnych perspektyw. Na pewno gdyby siedział tutaj na moim miejscu na warszawskich Bielanach, bo ja pozdrawiam Państwa z warszawskich Bielan, na przykład ekonomista albo prawnik, to na pewno patrzyłby na tę migrację zupełnie inaczej. Szukałby prawnik rozwiązań prawnych czy jakichś legislacyjnych działań, które regulują sytuację migrantów czy też uchodźców w różnych krajach. Ekonomista szukałby pewnie rozmaitych trendów takich makroekonomicznych, wielkich liczb czy przyczyn i skutków rynkowych procesów, które są związane z migracjami. A taki socjolog jak ja siedzi i zastanawia się nad tym, dlaczego ludzie migrują, dlaczego ludzie decydują się na wyjazdy do innego miasta, do innego województwa, do innego kraju, czy w ogóle na drugą stronę świata. I jak myślę sobie, będąc socjologiem już po kilkunastu latach pracy w zawodzie socjologa, jak myślę sobie o tym, jak wygląda ten proces taki analityczny po stronie socjologa, no to tak naprawdę ten moment decyzji o wyjeździe, czy też pakowanie walizki, kupowanie biletu, czy wybieranie kierunku na mapie, to jest naprawdę ten wierzchołek góry lodowej jak w Tytaniku. To jest ten tak naprawdę ostatni etap, a cała historia migracji wydarzyła się dużo wcześniej. I w wielu przypadkach właściwie już nie mówimy o decyzjach indywidualnych, bo to, że ktoś zdecydował, że wyjedzie do Wielkiej Brytanii pracować tam w jakimś sektorze gospodarki, w pracy fizycznej czy też intelektualnej, to w jakimś aspekcie może być jego decyzją. Natomiast te migracje, o których ja dzisiaj będę Państwu też mówiła i pokazywała takie, no właśnie, można powiedzieć, strumienie migracyjne, czy też w ramach kultury migracyjnej, takie ruchy, które się w Polsce dzieją od wielu, wielu dziesiątek, jeśli nie setek lat, często wynikają nie z tego, że człowiek decyduje się na to, że pojedzie sobie do Tromso i będzie tam dorabiał, tylko stąd, że jego społeczność ma wypracowaną właśnie pewną kulturę migracyjną i dla niego już nie jest pytaniem to, dokąd on pojedzie, czy on pojedzie, tylko właściwie kiedy wyjedzie, bo jest to często receptą taką powszechnie przyjętą w danej społeczności na to, żeby poradzić sobie w sytuacji kryzysu. I o ile być może dla Państwa to jeszcze nie jest w żaden sposób naturalnym wyborem, czy też taką perspektywą, chociaż jak myślę, że są Państwo z różnych części kraju, to na pewno macie też Państwo takie doświadczenia w swojej bezpośredniej bliskości i okolicy, że są społeczności, które mają wielką predyspozycję do wyjazdów i ta predyspozycja dziedziczy się z pokolenia na pokolenie. No mało wspomnieć na przykład o polskiej Galicji, czy też Podhalu, które jest mi bliskie z racji rodzinnych konotacji, ale tych badań terenowych, o których Alicja powiedziała na początku. Badałam pogranicze polsko-słowackie akurat nie pod względem migracyjnym, ale pod względem konstruowania granic etnicznych. Natomiast tam Podhale, no przecież wiemy, że Podhale migruje do Chicago właściwie można powiedzieć, prawda? Podhale migruje do Stanów Zjednoczonych i właściwie dzisiaj to już nie są indywidualne decyzje tych osób, które decydują się na wyjazd za ocean, tylko tam jest pewna kultura migracyjna. To jest naturalne, że Podhalanie, że górale migrują między innymi do Stanów Zjednoczonych. No więc właśnie mówiąc o migracjach, ja szukałabym tych przyczyn dużo wcześniej niż tylko w tej decyzji, która jest związana z zakupem biletu czy też zdobywaniem wizy do jakiegoś kraju. Mówimy o ostatnich 30 latach, dlatego że trzeba sobie gdzieś tę cezurę czasową postawić i ten moment początku przyczyn dzisiejszego zjawiska wyznaczyć, więc uznajmy, że będzie to ten okres transformacji ustrojowej. Oczywiście to jest arbitralnie przyjęty moment, w socjologii często nawiązujemy do czegoś, co było przed transformacją i po transformacji, tak jakby ten 89 rok wywrócił wszystko do góry nogami, bo tak w istocie trochę było. To znaczy właściwie to nie był ten 4 czerwca, to nie była jedna data, to nie był jeden dzień, to nawet nie był miesiąc, ale to był początek wielkiego procesu zmian, który to proces jakby przetoczył się przez polskie społeczeństwo i właściwie toczy się do dzisiaj, a efekty tego procesu obserwujemy na różnych przestrzeniach aktywności i między innymi wzmożona migracja, którą widzimy w ostatnich latach czy też dekadach, jest efektem tych właśnie procesów transformacyjnych, z którymi mieliśmy do czynienia 30 lat temu. No więc co się takiego wydarzyło w trakcie transformacji ustrojowej? No przede wszystkim zrewolucjonizowała się
struktura polityczna, ekonomiczna, zmieniła się struktura społeczna w naszym kraju. To zaowocowało oczywiście różnymi innymi procesami, o których zaraz jeszcze Państwu powiem, ale przede wszystkim znikła warstwa chłoporobotników, a wytworzyła się przestrzeń do powstania klasy przedsiębiorców, czy też grupy przedsiębiorców, którzy lada chwila stanowili już 10% naszego społeczeństwa. Można pomyśleć, 10% to przecież niewiele, no ale z drugiej strony, jak popatrzymy na to, ile milionów ma Polska, no to 10% to jest ogromna rzesza ludzi, którzy znaleźli zupełnie nową niszę do funkcjonowania w tym społeczeństwie, czy w tym systemie gospodarczym, w którym przyszło nam żyć po 89 roku. Można też pomyśleć, że to taka tylko techniczna zmiana, prawda? Byli chłoporobotnicy, teraz mamy przedsiębiorców, no ale to zmieniło całkowicie postrzeganie naszego rynku, bo kiedy pojawił się w Polsce wolny rynek, to okazało się, że wiele osób pracuje dla siebie, to znaczy znikło kryte bezrobocie, z którym mieliśmy do czynienia w PRL-u, znikła taka idea, aby każdy miał pracę, ludzie zaczęli musieć walczyć o swoje. I ta oczywiście wolny rynek stworzył bardzo wiele możliwości rozwoju, wiele możliwości korzystania z tego dobrodziejstwa. Tu mamy informacje o otwarciu Polski na świat, o wymianie międzynarodowej, o nowych technologiach i to jest wszystko ta pozytywna strona otwarcia Polski na zachód, czy też na wprowadzenie wolnego rynku. No ale wolny rynek jest tak bardzo bezwzględny, jak można sobie tylko wyobrazić i niestety nie znosi drobnych potknięć. Nie wiem, czy Państwo słyszeli być może w swojej rodzinie gdzieś, bo Państwo sami tego na pewno nie mogą pamiętać, ale lata 90., początek lat 90. to boom przedsiębiorczości, rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Niektórzy opowiadają o czasach prosperity, jak to wówczas udało im się dorobić milionów, sprzedając kasety wideo, ściągając jakieś towary z zagranicy, sprzedając na polskim rynku, ale z drugiej strony ten sam wolny rynek na początku lat 90. był tak bezwzględny, że stworzył bardzo wielką grupę osób, które wpadły do tej grupy osób, które nie poradziły sobie po tej transformacji ustrojowej. No bo przecież transformacja zmienia zupełnie warunki funkcjonowania ludzi, a ludzie przez kolejnych poprzednich 30 lat byli wychowani, czy też nauczyli się funkcjonować w innym społeczeństwie. Więc ta transformacja przyniosła też bardzo ponure żniwo osób, które nie poradziły sobie w tym nowym systemie ekonomicznym i niekoniecznie przekuły te możliwości, no właśnie nowotechnologiczne, czy też wpływu kapitału zagranicznego, w to, żeby poprawić swoją sytuację na rynku pracy i też w ogóle w społeczeństwie. Na pewno Państwo nie pamiętają, ale do 2008 roku, od 1989, więc właśnie od transformacji, funkcjonowało w Polsce, w Warszawie, takie wielkie targowisko zwane Stadionem Dziesięciolecia. Jarmark Europa to był taki ogromny bazar na miejscu dzisiejszego Stadionu Narodowego, na którym to bazarze można było kupić wszystko. Można było kupić towary legalne, ale też takie towary, o których pewnie nie powinniśmy tutaj mówić otwarcie, no ale było to oczywiście też przestrzeń do wymiany towarów nie do końca legalnych, za ceny nie do końca dozwolone na polskim rynku. No i to właśnie był taki symbol tej transformacji, jeśli chodzi o przejście na wolny rynek, bo gdybyście Państwo pojechali sobie na taki jarmark, na jarmark Europa, czy też na Stadion Dziesięciolecia. Ja pamiętam, że w dzieciństwie jeździłam tam i byłam zaskoczona, jaka tam jest mieszanka narodowości, kultur, języków, smaków, kuchni, zapachów, ale i towarów, które były wystawiane na łóżkach polowych i sprzedawali je nowi przedsiębiorcy z tej właśnie klasy przedsiębiorców zupełnie naturalnie, bez przygotowania. Więc to była z jednej strony szansa dla nich, ale z drugiej strony ten, kto sobie nie poradził, był naprawdę zupełnie bezradny w starciu z takim wielkim systemem, jakim jest wolny rynek. Wskutek tych transformacji, zaraz dopuszczę Państwa do głosu, ale musimy przejść przez tych kilka slajdów początkowych, żeby dotrzeć do wątku migracyjnego wreszcie, powstała klasa średnia. Klasa średnia, która przestała być związana z ziemią, czy też rolnictwem i stanowiła, można powiedzieć, taki najlepszy potencjał migracyjny, bo to jest ta klasa, która nie jest związana bezpośrednio ze swoim miejscem zamieszkania, która jest stosunkowo swobodna w społeczeństwie, to znaczy wykonuje wolne zawody, nie jest związana z jakimś konkretnym miejscem i przypisaniem do porządku społecznego i w związku z tym to jest ta grupa, która najbardziej skorzystała na transformacji ustrojowej, ale z drugiej strony była też najbardziej zagrożona negatywnymi konsekwencjami. No bo właśnie, konsekwencje, które wynikały z tej transformacji, to były konsekwencje, które dotknęły obywateli z różnych stron, bo z jednej strony mówimy o wzroście bezrobocia, skoro przestaliśmy gwarantować miejsca pracy wszystkim, którzy w Polsce chcieliby pracować, czy też powinni pracować, a ludzie zaczęli musieć walczyć o swoją pracę samodzielnie, to gwałtownie wzrosła stopa bezrobocia. Drugim takim aspektem negatywnym tej całej transformacji jest też wzrost przestępczości, bo nagle ta szara strefa, te osoby, które nie mogły znaleźć swojego miejsca w nowym, przekształconym społeczeństwie, zaczęły szukać często nie do końca legalnych i uprawnionych sposobów na zarobkowanie, na załatwianie swoich interesów i ta przestępczość, ale też poczucie przestępczości gwałtownie wzrosło po 89, na początku lat 90, więc Polska była wtedy takim krajem, który rzeczywiście jakby od skrajności w skrajność popadł, znaczy mieliśmy wielkie otwarcie, mieliśmy hura optymizm związany ze spojrzeniem na zachód, a z drugiej strony pojawił
pojawiło się bardzo wiele konsekwencji, może nawet nieprzewidzianych konsekwencji tej transformacji, które dotknęły w najbardziej bolesny sposób te osoby, które znajdowały się na dole tej drabiny społecznej. No i wzrosło ubóstwo, ponieważ ta konieczność walki o swój byt samodzielnego, gwarantowania sobie bezpieczeństwa socjalnego, nie dla wszystkich była możliwa do osiągnięcia w takim samym stopniu, to pojawiła się klasa osób, czy też grupa osób, które nie poradziły sobie z tą transformacją, które nie udźwignęły tej konieczności samodzielnego walczenia o swoje życie, no i one niestety wpadły do tej grupy osób, które wymagały pilnej pomocy społecznej, które po prostu nie radziły sobie w sposób ekonomiczny. No dobra, ale mówimy o trzech konsekwencjach negatywnych i teraz chciałabym Państwa poprosić o aktywny udział klasa średnia, czyli kto? Klasa średnia, czyli osoby, wrócę o dwa slajdy wcześniej, bo widzę pytanie. Klasa średnia, czyli właściwie nowa grupa osób, które wcześniej nie miały racji bytu, mówiliśmy o elicie, mówiliśmy o klasie robotniczej, natomiast wytworzyła nam się pomiędzy tymi dwiema klasami, tej elity najwyższej i tej klasy robotniczej na samym dole, klasa średnia tych osób, które pełnią rozmaite funkcje w społeczeństwie, wykonują wolne zawody, które pracują na własny rachunek, nie są elitą, ale nie są robotnikami, więc to jest coś pomiędzy, coś co wypełniło, coś co dzisiaj można powiedzieć jest to największą częścią społeczeństwa polskiego, to jest właśnie ta klasa średnia. My ją w socjologii dzielimy jeszcze na wyższą, średnią i niższą, ale to już Państwu podaruję, jak spotkamy się. Ale nie, właśnie nie, ja mam pytanie, nauczyciele, nauczycielki, to jest tak. Jaka klasa? To jest klasa średnia, to może być klasa średnia wyższa, jeżeli Państwo aspirują jeszcze wyżej, ale to jest absolutnie klasa średnia. Niższe zawody, czyli na przykład urzędnicy biurowi, panie na poczcie, to byłaby klasa średnia niższa, jeżeli mielibyśmy to przyporządkować. Oczywiście to też nie jest arbitralnie tak dzielone, bo ja siedzę i mówię Państwu, że to będzie to, a to będzie to, bo są całe kryteria, które pozwalają nas przyporządkować. Z jednej strony mówimy o stopniu wykształcenia, a z drugiej strony mówimy o zasobności ekonomicznej. I to są generalnie te dwa kryteria, które uwzględniamy dzieląc ludzi na klasy. Dzisiaj staramy się o klasach mówić rzadziej, mówimy o warstwach, o pewnych grupach, bo ten klasowy wymiar nie zawsze jest odbierany jako najbardziej wygodny podział społeczeństwa. Więc tutaj zachęcam do sięgnięcia do badań chociażby profesora Gduli od nas z wydziału, który przygląda się dzisiejszemu systemowi klasowemu, albo profesora Domańskiego, który również ten system klasowy w Polsce bada, wyróżniając nawet 11 klas społecznych, więc tam jest to znacznie bardziej zniuansowane. Generalnie klasa średnia to są zawody związane z jakby pracą intelektualną, a nie fizyczną. Praca intelektualna na różnych szczeblach, więc tam też możemy zdywersyfikować tę klasę średnią, wyższą i niższą średnią, ale mówimy o tych, którzy nie należą do elity, nie są w tym takim decylu najbardziej bogatych, czy też najbardziej elitarnie urodzonych Polaków, tylko to jesteśmy my, mówiąc w skrócie, wielkim kwantyfikatorem, używając, prawda, takiego uproszczenia, to jesteśmy my, to jest klasa średnia, którą też możemy oczywiście dalej dywersyfikować. No więc to się pojawiło wraz z transformacją systemową. I teraz chciałabym Państwa poprosić, Państwa słuchaczy, o udział w analizie danych, ponieważ tym, co socjologa najbardziej interesuje w badaniach, jest przynoszenie pewnych dowodów na potwierdzenie jakiejś tezy lub obalenie tej tezy. Badając jakieś społeczności czy zjawiska w terenie, te dowody mogą być różne, mogą być to zdjęcia, wywiady, transkrypcje, narracje itd. Natomiast bardzo smacznym kąskiem dla socjologa są dane liczbowe. Dane liczbowe, które pozwalają mi w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć tezę. Nie wiem, jak Państwo czytaliście niedawno Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry, to on tam właśnie pisał o tym, że dorośli są dziwni, bo dorośli bardzo lubią liczby i zawsze pytają, ile metrów ma dom mojego przyjaciela, ile zarabiają jego rodzice i ile, natomiast nikt nie zapytał o to, jak brzmi jego głos, czy jakim on jest człowiekiem, więc właśnie w kulcie tych dorosłych liczb mam przed sobą pewne dane, które mają potwierdzić tę tezę o tym, że bezrobocie wyraźnie wzrosło po transformacji, czy na początku transformacji ustrojowej. I teraz chciałam Państwa zapytać o to. Mamy po lewej stronie dane z maja 1992 roku, a po drugiej stronie mamy dane z 2017 roku dotyczące bezrobocia w Polsce. I chciałam Państwa zapytać o to, które bezrobocie, w którym, może można powiedzieć tak, w którym okresie to bezrobocie dotknęło porównywalnie tak samo kobiety i mężczyzn, a w którym okresie która z tych grup, któraś z tych płci była, czy jest bardziej pokrzywdzona, czy też bardziej dotknięta tym bezrobociem. A potem zastanowimy się, dlaczego tak może być. Czekam na odpowiedzi. Nie chcę Państwa tutaj ubiegać, żeby dać szansę. Piszą. Dużo ludzi piszą. Sześć osób pisze. Dobra, porównywalnie mężczyźni i pani Izabelo, porównywalnie porówno w 92, porównywalnie mężczyźni,
Czyli to jest pewnie odpowiedź na drugie pytanie. Pani Natalia mówi, że w 92 było porówno. No i właśnie, spójrzcie Państwo na te ludziki, które są tutaj danymi liczbami bezwzględnymi, czyli ile osób było bezrobotnych w Polsce. W 92 roku mamy 2 254 tysiące osób bezrobotnych. W 2017 mamy porównywanie znacznie mniej, bo mamy tylko 863 tysiące osób bezrobotnych. I to jest ta liczba bezwzględna, która nam mówi o tym, ilu mamy bezrobotnych w Polsce. Widzimy wyraźnie, że na początku 92 roku ta liczba była wielokrotnie wyższa niż dzisiaj, co też świadczy o tym, że to bezrobocie było bardzo dotkliwe i bolesne na początku lat 90. I tak jak pisała później pani Izabela, faktycznie w 92 roku to bezrobocie dotykało porówno kobiety i mężczyzn. Natomiast dzisiaj w 2017, bo to są te świeże dane GUS-u na temat bezrobocia, mężczyźni są relatywnie bardziej dotknięci bezrobociem. No ale oczywiście za tym też stoi pewien kruczek, bo odpowiedź byłaby prosta, kobiety częściej pracują, mężczyźni częściej nie mają pracy, no ale musimy uwzględnić też taką kwestię jak aktywność zawodowa, czyli w ogóle gotowość do podjęcia aktywności zawodowej przez kobiety. No i w Polsce oczywiście kobiety pracują relatywnie rzadziej niż mężczyźni, mają więcej obowiązków opiekuńczo-domowych, więc też są po prostu mniejszą grupą pracujących, więc wśród kobiet też jest mniej bezrobotnych siłą rzeczy. Więc to wyjaśniając takie dane, Państwo jako socjologowie przyszli, miejmy nadzieję, że tu mnie Państwo nas odwiedzą w przyszłym roku czy za kilka lat, będziecie już przyglądali się takim danym właśnie z taką wrażliwością, że patrzymy na to i widzimy, mężczyźni są bardziej dotknięci bezrobociem, kobiety mniej, ale musimy pamiętać, że to nie jest takie proste przełożenie, że po prostu to mężczyźni nie pracują, a kobiety są bardziej robotne, bo może być za tym właśnie całkiem druga historia dotycząca po prostu aktywności czy też gotowości do podjęcia zatrudnienia. W 2017 bezrobocie dotknęło bardziej mężczyzn, czyli spośród tych, którzy chcieli pracować, faktycznie mniej mężczyzn mogło znaleźć pracę niż kobiet. I z tym wnioskiem bym się zgodziła. No dobra, spójrzmy na tę stopę bezrobocia w takiej czasowej perspektywie, ale tutaj króciutko, bo chciałabym wreszcie dojść do migracji, bo to nie transformacja jest dzisiaj tematem naszego spotkania, więc tylko pozwólcie Państwo, zobaczcie jak tutaj meandrował ten wskaźnik bezrobocia. Na początku lat 90. to jest 14%, mamy na dzisiaj 2016 rok to jest 6%, mamy takie kryzysy i te wzrosty bezrobocia, właściwie w 2020 roku na początku to było mniej niż 3%, więc to bezrobocie teraz jest bardzo niskie, no ale znów trzeba mieć poprawkę na to, czy to jest bezrobocie wśród tych osób, które chciałyby. Bezrobocie to jest tylko wskaźnik osób, które nie mogą znaleźć pracy, a chciałyby znaleźć pracę. Natomiast w Polsce jest też spora grupa osób, którzy po prostu nie szukają pracy, w związku z tym nie są bezrobotnymi, bo jeśli ktoś nie szuka pracy, to znaczy, że jest nieaktywny zawodowo. Bezrobotny to jest tak jakby aktywny zawodowo szukający pracy. Więc spójrzmy tylko na tę tutaj krzywą, ale nie mogę pozwolić sobie na wnikliwą analizę, bo na to mamy czas na wykładach na socjologii. Dzisiaj muszę Państwa pozostawić z krótką refleksją. Drugą konsekwencją negatywną transformacji ustrojowej był też wzrost poczucia niebezpieczeństwa, czy też zagrożenia, spadek poczucia bezpieczeństwa, jeśli można powiedzieć w tę stronę. Tu jest pytanie o to, czy Polska jest krajem bezpiecznym, w którym żyje się bezpiecznie. Spójrzcie Państwo, znów mamy porównanie tego z początku, czy z końca lat 80. i to, jak jest dzisiaj. Kraj bezpieczny jest na niebiesko, kraj niebezpieczny jest na czerwono, mówiąc w skrócie, żeby już tego pytania nie przekładać kilkukrotnie. I zobaczcie Państwo, jak zmieniało się nasze poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Koniec lat 80. to było większe poczucie bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa? Jakbyście Państwo mieli powiedzieć, z czym wystartowaliśmy na początku transformacji ustrojowej? Pytanie do Państwa słuchaczy tutaj naszych klik meetingowych. Możecie pisać w skrócie B to bezpieczeństwa, NB niebezpieczeństwo. No właśnie, startowaliśmy koniec lat 80., to jest jeszcze poczucie względnego bezpieczeństwa. Spójrzcie Państwo, że 3/4 Polaków było w tym niebieskim punkciku, czyli uważało, że Polska jest krajem bezpiecznym, natomiast zaraz chwilę później wraz z transformacją ustrojową na łeb na szyję spadły te wskaźniki i początek lat 90. jesteśmy na niskim poziomie poczucia bezpieczeństwa, mówi tylko co piąty Polak, że czuje się bezpiecznie w naszym kraju. Więc można powiedzieć, że to była katastrofa, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa. 80% Polaków czy 75% Polaków, które nie czuje się bezpiecznie w swoim kraju, to jest coś, z czym dzisiaj na szczęście już nie mamy do czynienia. Zobaczcie Państwo później, jak te kreski w okolicy 2018 roku nam się tutaj znowu rozdzielają w tym dobrym kierunku. Mamy znów niebieską linię, dzisiaj prawie 86-90% Polaków czuje się znów bezpiecznie, ale na tym tle właśnie ten szczególny okres 90 roku do 2005, zobaczcie Państwo, jak bardzo to było wtedy odwrócone i jak bardzo Polacy czuli się zagrożeni, można powiedzieć, w swoim własnym kraju, no bo właśnie o tym w tym badaniu mówimy.
Kolejnym tym aspektem, ostatnią konsekwencją tej przemiany ustrojowej było też wzrost grupy osób skrajnie ubogich. Skrajnie ubodzy to są ci, którzy funkcjonują poniżej minimum socjalnego, czyli mają na swoje wyżywienie i na swoje potrzeby mniej niż 660 zł miesięcznie na osobę. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest takim urzędem w Polsce, który wyznacza te granice ekonomiczne, które uprawniają Polaków do ubiegania się o pomoc społeczną i o pomoc socjalną. No i ta kwota oczywiście się zmienia wraz z inflacją i wraz z kolejnymi zmianami na rynku. Dzisiaj to właśnie minimum egzystencji to jest 660 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, w kolejnych w większych gospodarstwach to jest troszeczkę niższa kwota i to te procenty, które tu Państwo widzą, to jest odsetek osób w gospodarstwach domowych, które żyły poniżej minimum egzystencji, czyli wyobraźcie sobie Państwo, że w grupie na przykład rencistów czy rolników co dziesiąta, czy w grupie rolników zobaczmy, co siódma osoba w 2015 roku żyła poniżej minimum egzystencji, czyli nie mogła pozwolić sobie na reprodukcję taką prostą. Minimum egzystencji to kwota, która jest potrzebna do tego, żeby tylko przetrwać. Żadnych atrakcji, żadnych gazet, żadnego kina, telewizji, tylko wyżywić się, tylko wyprać, mówiąc kolokwialnie, to jest koszyk dóbr, który jest zaliczony do tej kategorii minimum egzystencji, zapłacić za prąd i podstawowe ogrzewanie. Co siódmy rolnik nie mógł sobie pozwolić na takie spokojne przetrwanie. Na szczęście już w 2016 roku te odsetki troszeczkę zmalały, ale nadal zobaczcie Państwo, że co dziesiąty rolnik i co dwunasty rencista nie może pozwolić sobie na egzystencję taką biologiczną, już nie mówiąc o żadnych luksusach dalszego rzędu. Więc to pokazuje też skalę zjawiska, które zostało zapoczątkowane przez transformację. Oczywiście nie wszystko, nie o wszystko możemy winić transformację ustrojową, bo to też nie jest tak, że to był jakiś demon, który przepłynął przez Polskę i nie pozostawił żadnych tutaj jeńców, tylko rzeczywiście to są procesy, które powodują, że ta polaryzacja w społeczeństwie polskim postępuje i to ci, którzy radzą sobie znakomicie, się tylko bogacą, tu mówimy o efekcie świętego Mateusza, natomiast ci, którzy sobie nie radzą, po prostu pogłębiają się w tym i pogrążają w tej swojej bezradności, która często jest też dziedziczą. No ale musimy wreszcie Przepraszam, efekt świętego Mateusza. To jest bardzo fajna rzecz do zapamiętania z tej lekcji. Ona dotyczy bardzo różnych rzeczy, na przykład tak. Tego, jak nauczyciel patrzy na ucznia. Tak. Więc to jeszcze wyjaśnij w jednym zdaniu. Efekt świętego Mateusza to jest taka sytuacja, w której jeżeli mamy podział na dwie grupy, na przykład lepszych uczniów i gorszych uczniów i na przykład spojrzenie nauczyciela, bo wiadomo, że dziewczyny są świetne z polskiego, co jest największym krzywdzącym stereotypem, a chłopaki są świetni z matematyki, informatyki i będziemy z tym walczyć, jak długo nam starczy sił. I kiedy nauczyciel zleca na przykład kolejne polecenia, czy też chwali kolegów i chłopaków, uczniów w klasie za to, że sobie świetnie radzą z naukami ścisłymi, a dziewczyny za to, że sobie świetnie radzą z naukami humanistycznymi czy społecznymi, to pogłębia to rozwarstwienie, czyli chłopcy są coraz bardziej ścisłowcami, a dziewczynki na przykład coraz bardziej humanistyczne, a nasz wpływ może tylko powodować, że to rozwarstwienie będzie jeszcze większe. I to dotyczy na przykład zjawisk ekonomicznych, jak tutaj mówię o bogaceniu się i biednieniu, jeśli można użyć takiego terminu. Dotyczy to też na przykład stereotypów, które się pogłębiają wraz z reprodukcją tych stereotypów. Im bardziej dziewczyńskie, tym bardziej dziewczyńskie. Tym bardziej chłopięce. Możemy takim efektem Mateusza niestety zrobić całkiem dużo krzywdy i dlatego musimy być świadomi, że właśnie ten miecz obosieczny, jakby czasami trzeba włożyć dużo pracy w to, żeby wyjść z takiego impasu i z takiego binarnego patrzenia na rzeczywistość. A czemu to się nazywa świętego Mateusza? A bo to apostoł? To ja nie wiem dlaczego. A, zobaczcie, jest wybitna młoda socjolożka i też czasem czegoś nie oczywiście. Wie. Proszę, zachęcam, mało tego, ja zachęcam Państwa do tego, żebyście teraz szybko sprawdzili i napisali to, dlaczego właśnie. To jest efekt świętego Mateusza i ja się czegoś od Państwa dowiem, ja uwielbiam się na zajęciach swoich uczyć i zawsze moi magistranci mnie uczą i poprawiają i od tego jest nauczyciel, żeby go poprawiać i uzupełniać jego wiedzę, bo nie sposób, że Państwa wiedzieć wszystko. Ci, no którzy Google niech napisze. Niech Google, tak, googlajcie, Państwo macie dostęp do nowych technologii, ja teraz nie mogę sobie pozwolić na taki luksus, bo z Państwem rozmawiam, ale na pewno nauczyciele, którzy są z nami, którzy mają dzieci, wiedzą, że dzieci bardzo często są mądrzejsze od nas i moja córka też jest dla mnie nauczycielem i za każdym razem mnie poprawia i od tego jest, więc bardzo będę wdzięczna, jeśli Państwo mnie teraz poprawią i uzupełnią to, czego nie dopowiedziałam. No dobra, ale to, co się zmieniło po transformacji ustrojowej, to oczywiście już żeśmy sobie tutaj pokrótce omówili, pozwólcie Państwo, że będzie to skrótowe, wy na lekcjach swoich pogłębicie tę opowieść, bo my tu nie mamy czasu, żeby o wszystkim opowiedzieć, no ale tym, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost zainteresowania migracjami, czy też gotowością Polaków do tego wzmożonego ruchu migracyjnego, było bez wątpienia przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.
Wszelkiemu mającemu będzie dane i obfitować będzie, a temu, który nie ma i to, co się zda mieć, będzie wzięte od niego. Biblia księdza wujka Mateusz, czyli mamy przypis. Dziękuję pani Agnieszce i pani Aleksandrze za te biblijne przypisy. Widzicie państwo, to zdecydowanie nie jest moja mocna strona. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. To, że biblijne, to wiedziałam, natomiast konkretną tutaj z wersetem to takich luksusów nie miałam w pamięci. Dziękuję pięknie. No dobra, przystąpiliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, ale to jeszcze nie zmieniło wszystkiego, jeśli chodzi o migrację. Bo granice otworzyły się tak naprawdę dla Polaków dopiero wraz z przystąpieniem do kraju strefy Schengen, co miało miejsce 21 grudnia 2007 roku. I jest to o tyle ciekawa data i historyczna data, że wtedy, no właśnie, między innymi na tym pograniczu polsko-słowackim, które ja badałam, chociaż akurat w 2007 roku mnie tam nie było, zaczęłam tam przyjeżdżać w 2010 roku, ale przyjeżdżać nie turystycznie, tylko badawczo, w 2007 roku w nocy z 20 grudnia na 21 grudnia, tak jak się obchodzi Sylwestra dzisiaj w naszym kraju i na całym świecie, to wtedy ustawili się mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego przy szlabanach na przejściach granicznych i o północy otworzyli szampany i o północy z 20 na 21 grudnia 2007, czyli to był grudniowy, zimowy wieczór, zaczęli symbolicznie łamać te szlabany, bo w momencie, kiedy te szlabany zostały zdjęte, no właśnie tymi zapisami układu z Schengen, można było przekraczać granicę już nie przechodząc kontroli celnej na granicy, na przykład polsko-słowackiej. Te zdjęcia radosnych ludzi świętujących, jak w Sylwestra, tylko 10 dni wcześniej, to zdjęcie szlabanów na przejściach polsko-słowackich, to są takie symbole współpracy polsko-słowackiej, z którymi właśnie na badaniach terenowych się spotkałam i oni celebrowali ten 21 grudnia 2007 bardzo hucznie. No bo od tego momentu Polacy zaczęli móc wyjeżdżać za granicę w celach zupełnie innych niż tylko kupowanie w potrawinach bezpośrednich po drugiej stronie granicy. Na pewno Państwo jeżdżąc na pogranicze polsko-słowackie nieraz byliście w sklepach pod nazwą potrawiny, gdzie się kupuje rozmaite napoje, o których będziemy mówić po 22, to rodzice kupują, no ale kupujemy też pewnie czekoladę studencką, kupujemy fiodorki i różne inne specyfiki, akurat ja Słowację mam ulubioną, więc tamten asortyment znam bardzo dobrze. No ale to była taka mała migracja, tylko handlowa, jeździliśmy sobie tutaj na podstawie prawa o małym ruchu granicznym, mieszkańcy okoliczni w ogóle mogli sobie jeździć cały czas za granicę, natomiast po przystąpieniu do strefy Schengen można było sobie pozwolić na wyjazdy już bez paszportu i bez przekraczania granicy w sensie takim zinstytucjonalizowanym. Alicja zaczęła na początku od tej koncepcji czynników wypychających i przyciągających. I to właśnie jest jedna z ciekawszych koncepcji socjologicznych, bo ja dzisiaj będę Państwu mówić właśnie o takim społecznym ujęciu migracji, która tłumaczy, dlaczego ludzie decydują się na wyjazd za granicę. Bo tak jak wspomniałam na początku, ta ostatnia decyzja, że ja pakuję walizkę, że to będzie we wtorek i że ja pójdę na lotnisko w Modlinie i polecę sobie na przykład do Norwegii, to jest już naprawdę pikuś przy tym, co się wydarzyło wcześniej w mojej głowie, w moim środowisku bezpośrednim, w mojej rodzinie i w moim otoczeniu, co spowodowało, że ja zdecydowałam się na taki krok. O koncepcji czynników przyciągających i wypychających, czyli koncepcji push and pull factors. Push factors to są te, które powodują, że ktoś decyduje się opuścić swój kraj. On jest wypychany przez różne czynniki, które się tutaj na przykład w Polsce teraz dzieją i to są rzeczy, które powodują, że człowiek tutaj nie chce dłużej mieszkać, jeżeli taką decyzję oczywiście rozpatruje. Po drugiej stronie mamy czynniki, które nas przyciągają do innego kraju, który jest w jakimś sensie dla nas atrakcyjny. Ekonomicznie, socjalnie, społecznie, rodzinnie, różne mogą być te powody, które sprawiają, że my decydujemy się opuścić nasze miejsce zamieszkania i wyjechać do innego kraju, żeby tam ułożyć sobie życie na nowo, żeby tam zacząć żyć w innym kontekście społecznym. Szukamy bezpieczeństwa, szukamy szans rozwojowych, czyli to, co nas przyciąga, to są kwestie związane ze stabilizacją, z wolnością, z możliwością bycia samym sobą, czy też jakby ekspresji też własnej tożsamości, a raczej zostawiamy ze sobą różnego rodzaju kataklizmy, ubóstwo, strach, bezrobocie i wszystkie inne obciążenia, które powodują, że w naszym kontekście, w naszym kraju, w naszym miejscu, w którym mieszkamy, jest nam po prostu ciężko i jest nam trudno realizować dalej to, co byśmy chcieli tutaj robić. Jak spojrzymy na źródła Banku Światowego, które opisują nam te czynniki bardzo jakby skrzętnie, no to możemy popatrzeć na te czynniki wypychające, które powodują, że ludzie uciekają ze swojego kraju. Tak, to jest to, czego nie możemy znieść. Wypychają, czyli to są te push factors, które powodują, że my nie chcemy już dalej siedzieć w naszym kraju, w naszym społeczeństwie. To jest oczywiście ubóstwo, bezrobocie, to są rozmaite czynniki ekonomiczne i demograficzne. Z drugiej strony to są bardzo bolesne dla obywateli konflikty polityczne, które być może nie dotykają nas bezpośrednio tak ekonomicznie, jak te czynniki demograficzne, czy te związane
związane z naszą kondycją finansową, ale represje polityczne, czy też konsekwencje wynikające z różnych procesów, które się dzieją na wysokim szczeblu, bardzo często dotykają obywateli, no chociażby w przestrzeni możliwości jakby wolnego wyrażania siebie, czy głoszenia swoich poglądów, czy bycia sobą, czy pracowania tam, gdzie chcemy i po prostu realizowania swojej tożsamości, jakąkolwiek byśmy przyjęli w danym kraju. Mamy też pewne konteksty społeczno-kulturowe, które również powodują, że jeśli ta atmosfera kulturowa, czy też ta społeczna dyskryminacja jest dla nas ciężka, jeśli chodzi na przykład o kwestie etniczne, czy religijne, czy orientacji seksualnej, to również to są te czynniki, które powodują, że opuszczamy kontekst danego kraju, w którym żyjemy i przenosimy się do innego kraju, w którym być może prawo będzie bardziej liberalne, będzie bardziej demokratyczne, czy będzie bardziej zróżnicowane społeczeństwo i nasza mniejszość, czy też nasze odbieganie od normy, którą mamy tutaj w naszym kraju, nie będzie już tak bolesne i nie będzie tak dotkliwe dla nas jako mieszkańców. To, co nas może przyciągać, no to oczywiście perspektywa wyższych zarobków, to najprościej. To jest jeden z takich podstawowych czynników, które nas motywują do tego, żeby wyjechać za granicę. Zwiększenie standardu, zwyższenie standardu życia, rozwój osobisty, to jeżeli widzimy jakąś nadzieję na to, że gdzieś nam będzie lepiej, to są te czynniki, które nas ciągną, które nas pull, czyli przyciągają do innego kraju, który może wydawać nam się bardziej atrakcyjny. Szukamy bezpieczeństwa, wolności politycznej. Chcemy też być z rodziną, bo przecież wspomniałam na początku o tej kulturze migracyjnej, więc jeżeli mamy tę transmisję migracyjną, tego kapitału migracyjnego bardzo, bardzo silną, jeżeli znaczna część naszej rodziny już mieszka za oceanem, no to my chcemy się też z nimi po prostu połączyć, my chcemy dołączyć do naszych korzeni, do naszych bliskich. To jest też taki czynnik, który nas przyciąga do tego, żeby pojechać za granicę, jeżeli już 2/3 naszej rodziny tam się znalazło. No dobra, wiemy już trochę o tym. Przepraszam, bo tu się na czacie, ja zadałam pytanie, czy wy byście chcieli wyjechać? Aha. Jeżeli tak, to co was szczególnie wypycha? No i co was do jakiegoś miejsca innego przyciąga? Na razie widzę tylko takie odpowiedzi, jak najdalej od tego podziemia, albo w Polsce jak w lesie. Rozumiem, że to jest bardziej taka ekspresja emocjonalna, tak. Ale jeżeli możecie, że ktoś napisał, super Kornel, ludzie bardziej otwarci, Krzysztofa wypycha polityka, no prosimy o jeszcze, że jest więcej możliwości. Ale jest ciekawy głos pani Aleksandry, która myśli o powrocie do Norwegii. Rozumiem, że gdzieś już ten wyjazd pierwotny, czy jakieś doświadczenie migracyjne u pani Aleksandry musiało zaistnieć, skoro mówimy o powrocie, czyli o tej migracji, no nie, być może cyrkularnej, jeżeli tutaj tych wyjazdów było więcej, ale na pewno jest to migracja powrotna, bo my też oczywiście możemy mówić o migracji jednokrotnej, która nas wysyła za ocean, jak to tych mieszkańców Podhala do Chicago, którzy z jedną walizką najpierw do miasta Nowy Targ, a później dalej za ocean emigrowali, ale też, prawda, możemy mówić o migracji, która jest związana z zdobyciem jakiegoś kapitału ekonomicznego i powrotem do siebie i takich migracji dzisiaj mamy więcej, bo jednak przywozimy te pieniądze, żeby wydać je w Polsce, a potem wrócić znów za granicę, żeby być może dalej kontynuować dorabianie się. Czytamy dalej. Agnieszka mówi, że była 4 lata za granicą właśnie, ta z Norwegii i że fajna przygoda. Pani Aleksandra, tak. Tak, Aleksandra, a Agnieszka mówi, że polityka wypchała, to pewnie nauczycielka, może na emeryturze do niej dołączymy. Większe zarobki, że w Polsce są słabe uniwersytety, ktoś chce iść na Cambridge, super. Polecam Holandię. Czyli pojawia nam się też tutaj rynek migracyjny, także myślę, że będą Państwo mieli po tym spotkaniu też różne sugestie, gdzie można poradzić sobie lepiej. No Cambridge jest na pewno lepszy, natomiast Uniwersytet Warszawski jest też znakomity i na pewno bezpłatny, przynajmniej jeśli chodzi o studia dzienne. Więc to jest argument, bo za Cambridge trzeba dużo płacić, nie każdego na to stać. To jest trochę taki mit tych zagranicznych, zachodnich uczelni, które są takie znakomite. One są znakomite, tylko tam czesne jest tak zaporowe, że właściwie przeciętnego mieszkańca z klasy średniej, tak jak my, nie stać na to, żeby pozwolić sobie na studia na przykład w Cambridge, więc to są elitarne uczelnie, nie dlatego, że są wybitne, chociaż też, ale też dlatego, że są dla nas po prostu nieosiągalne. No dobra, jak się mierzy migrację? Najpierw musimy zdefiniować to w ogóle, czym są migracje, bo użyliśmy tego pojęcia kilkukrotnie, Państwu się to kojarzyło z rozmaitymi ruchami zagranicznymi, wyjazdami, opuszczaniem naszego kraju. Tak naprawdę migracją może być każda mobilność przestrzenna, czyli przemieszczanie się obywateli, mieszkańców czy też członków jakiejś społeczności, która prowadzi do trwałej lub względnie trwałej zmiany miejsca zamieszkania. Czyli definicją migracji będzie to, że wyjeżdżamy, ale na trwałe lub
na pobyt dłuższy niż to na kilka tygodni. Nie są to wyjazdy turystyczne, nie są to wyjazdy światokrajoznawcze, są to wyjazdy, których celem jest pozostanie w tym drugim państwie, czy też po tym państwie tranzytowym, w tym docelowym państwie na dłużej. Najczęściej mówimy o pobycie minimum rok, bo to jest ta granica, która nam pozwala uchwycić tego migranta w kolejnym spisie czy w kolejnych badaniach, natomiast często i pół roku wystarczy. Mówimy też o migracjach cyrkularnych, już Alicja wspomniała, czyli tych, które odbywają się na podstawie jakby wyjazdów krótkich i powrotów, i znów wyjazdów i powrotów, i to są szczególnie migracje za blisko nam granicę, gdy ludzie wyjeżdżają sezonowo, na przykład do pracy przy zbiorach owoców, 2 miesiące są za granicą i wracają, wtedy to jest szczególny przykład migracji, która nie ma na celu zostać na dłużej, nie mówimy o 6 miesiącach, nie mówimy o roku pozostania w miejscu docelowym, tylko jest to migracja cyrkularna, czyli nieustające wyjazdy, w sumie oczywiście na dłużej niż 6 miesięcy, czy nawet rok w wielu przypadkach, ale jest to taka migracja bardziej dynamiczna. Cyrkulacja jest właśnie tą migracją, która nie musi związać się z jakimś stałym zamieszkaniem, natomiast migracja jako fenomen całościowy to jest po prostu mobilność przestrzenna, czyli poruszanie się mieszkańców po mapie Europy, czy też własnego kraju, czy też w ogóle świata szerzej, bo teraz te granice są przecież rozszerzone, w celu zostania tam na dłużej niż tylko przyjazd turystyczny. Kiedy badamy migrację, i teraz zaraz opowiem Państwu kilka anegdotek z badań moich własnych, które prowadziłam właśnie w tym rzeczonym Sędziszowie Małopolskim, no musimy popatrzeć na obszar, czyli gdzie w ogóle przyglądamy się tym migracjom. Czas migracji, musimy wziąć pod uwagę to, na ile ludzie wyjeżdżają, po co wyjeżdżają, dokąd wyjeżdżają. To są wszystko czynniki, które bierzemy pod uwagę i bardzo trudno jest mierzyć migrację. To muszą Państwo wiedzieć, że tak naprawdę, żeby zdobyć dane o migracjach, no to trochę jest skomplikowane, bo przecież nikt z nas nikogo nie pyta, dokąd jedzie i po co i jak długo zamierza tam zostać. Więc dla socjologów to jest niezłe wyzwanie, żeby zgromadzić wiarygodne dane o tym, gdzie się nasi obywatele w tym momencie znajdują. Oczywiście mamy pewne narzędzia, które nam pozwalają. Po pierwsze, pozwalają nam na gromadzenie tych danych spisy ludności. Kiedy spisujemy wszystkich obywateli, na reprezentatywnej próbie organizujemy badanie spis ludności w Polsce. No ale jest pewien szkopuł z takimi badaniami związany, ponieważ takie badania organizowane są raz na 10 lat w Polsce. Mieliśmy spis powszechny w 2002, 2011, kolejny będzie dopiero w 2021. To trochę za rzadko, żebyśmy mogli mówić o migracjach, bo jeżeli między 2002 a 2011 nie mieliśmy żadnych pomiarów, no to ja Państwu później pokażę, że te dane się bardzo różnią i nie widzimy tego trendu, jak się rozwija migracja, tylko widzimy dane punktowe. 2002, 2011, 2021 i to jest dla nas trochę za mało danych. Możemy patrzeć na bieżącą rejestrację meldunkową, czyli co, gdzie, kto jest zameldowany, gdzie się przemeldował. No ale jest pewien problem, dzisiaj w Polsce już nie ma obowiązku meldunkowego, więc bardzo trudno jest dowiedzieć się tak naprawdę, gdzie ludzie mieszkają, bo nikt nie musi się nam tutaj legitymować z tego, gdzie mieszka i jak długo tutaj zamierza pozostać. No socjologów to jednak bardzo nurtuje i bardzo intryguje, więc staramy się szukać różnych innych sposobów mierzenia tego, jak często ludzie wyjeżdżają, dokąd i w jakich celach. Patrzymy na przykład na rejestrację graniczną, paszportową i wizową, możemy te dane zgromadzić, no ale znowu jest to trudne, kiedy nie mamy odpraw celnych na granicach, no bo tam już w ogóle nie ma żadnego sposobu zmierzenia, moglibyśmy stać i liczyć samochody. I to się robi i wcale nie jest to zupełnie śmieszny pomysł na gromadzenie danych o migracjach. Możemy też prowadzić badania ankietowe i monograficzne, czyli jechać właśnie do jakiejś miejscowości i pytać mieszkańców. No ale znów jest tu pewien problem, bo te dane są niedoskonałe, bo to są tylko dane deklaratywne. Z drugiej strony no pytamy tych, którzy zostali. Jeżeli myślimy o migrantach, którzy wyemigrowali z Polski na przykład do Wielkiej Brytanii. Więc jak widzicie Państwo, to nie jest wcale taka prosta sprawa, więc tutaj być może w mojej opowieści jest wiele niewiadomych, czy też takich niedopowiedzeń, ale to nie wynika z tego, że jestem być może nieprzygotowana dobrze, chociaż to też zawsze pilnujcie mnie Państwo i sprawdzajcie to, co mówię, aby na pewno było wszystko zgodne z prawdą, ale też dlatego, że socjologowie mają dużą trudność w tym, żeby te dane były wiarygodne. Ekonomiści też nie mają wiarygodnych danych. Ja pamiętam, jak pracowałam w Ośrodku Badań nad Migracjami przez chyba 5 lat pracowałam w Ośrodku Badań nad Migracjami, tam właśnie badaliśmy różne trendy migracyjne i był to zespół interdyscyplinarny. Byli ekonomiści, byli prawnicy i byłam socjolożką ja. No i pamiętam, że tam ekonomiści przedstawiali różne sposoby wyliczenia, ilu tych Polaków pojechało na emigrację, mieli algorytmy, takie wyliczone wzory migracyjne, wszystko się prawie zgadzało i wtedy podnosiłam rękę do góry jako ten oponent, zawsze dyskutant, prawda? No dobrze, 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 ja rozumiem, że jest pewne prawdopodobieństwo, że Pokojska Justyna wyjedzie za granicę, bo ma korzenie migracyjne i mogłaby, prawda, chcieć i tak dalej, ale załóżmy taką historię, że ja się zakocham.
w kimś, kto mieszka po drugiej stronie granicy. I tego oczywiście model ekonomiczny nie uwzględnia. I to jest piękna przestrzeń do tego, żeby socjologowie jednak badali, jak to rzeczywiście w społeczności się dzieje, bo są takie czynniki, których my jako ekonomiści czy jako badacze tacy gabinetowi nie uchwycimy, jeśli nie pojedziemy w teren. Mówię o tym Sędziszowie, już kolejny raz wspominam, pojechałam w 2010 roku badać migrację w Sędziszowie Małopolskim, ankieta była przygotowana, wszystko było idealnie przygotowane, po czym okazało się realnie w przestrzeni, że to zupełnie nie wygląda tak, jak żeśmy sobie tutaj w zespole interdyscyplinarnym założyli, bo w ogóle zupełnie są inne powody tych wyjazdów. Okazało się, że na przykład Robczyce, jako miejscowość niedaleko Sędziszowa położona, w ogóle nie jest zainteresowana taką migracją do Wielkiej Brytanii, bo Robczyce, proszę Państwa, jeżdżą do Belgii, do Brukseli, bo pojechała tam jedna pani 20 lat temu i wzięła ze sobą dwie koleżanki. A potem te dwie koleżanki ściągnęły ze sobą swoje dzieci i rodziny i w ten sposób stworzył się cały kapitał migracyjny w Robczycach, znaczy robczycki kapitał emigracyjny na placówce dalekiej w Brukseli. I najciekawszym sposobem mierzenia tego, jak wielu Robczyczan, mieszkańców Robczyc wyjechało do Brukseli, było to, że słuchajcie Państwo, o 5 rano, od 5 rano do 22 stałam na dworcu autobusowym w Robczycach i liczyłam, ile busów dziennie wyjeżdża z Robczyc do Brukseli. I byłam absolutnie zaskoczona tym, że wyobraźcie sobie Państwo, 2010 rok, 17 mikrobusów jednego dnia jechało z Robczyc do Brukseli. Ja nie wiem, czy w Warszawie tyle busów dziennie jechało wtedy do Brukseli. I to było dla mnie zaskoczenie, takie unaocznienie tego, co to jest skala migracyjna tak naprawdę. I to są badania, które robi socjolog. Staje niewyspany, zmarznięty, idzie na dworzec i patrzy na autobusy. I notuje sobie w kajeciku 17 busów z Robczyc do Brukseli. Matko Przenajświętsza, czy w Brukseli wiedzą, gdzie są Robczyce? No najwyraźniej wiedzą. Oni też wracają z tej Brukseli tymi busami do Robczyc. Inna historia migracyjna dotyczyła tam wtedy miejscowości Zagorzyce, która też jest nieopodal Sędziszowa, bo okazało się, że wszyscy mieszkańcy Zagorzyc migrują do Stanów Zjednoczonych. To jest tam 15 kilometrów między Sędziszowem a Zagorzycami, więc to jest w ogóle wszystko na jednym terenie. Dlaczego Robczyce jeżdżą do Belgii, a dlaczego Zagorzyce jeżdżą do Stanów Zjednoczonych, to było dla mnie totalne zaskoczenie i nie byłam w stanie zrozumieć, siedząc w Warszawie, jaki tu może być czynnik. A no był taki czynnik, proszę Państwa, że w Zagorzycach była jedna rodzina, która wyemigrowała do swojej rodziny, która kiedyś przeniosła się z Podhala do Stanów Zjednoczonych i tak się rozkokosiła w tych Stanach Zjednoczonych, że zaczęła znów ściągać swoich bliskich. I nagle się okazało, że 70% Zagorzyczan, bo to był taki współczynnik wtedy, ma kontakty i wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. I tam znów oczywiście to już nie busy, tylko to był bardziej złożony transport lotniczy. Oni wszyscy lecą na lotnisko w Rzeszowie, tam jest chyba Jesionka, czy jak się nazywa to lotnisko w Rzeszowie, poprawcie mnie Państwo, więc Rzeszów, Jasionka i oni lecą do Stanów Zjednoczonych i też z tego Rzeszowa tyle samolotów wylatywało wtedy chyba do Chicago, że ja nie wiem, czy w Warszawie było tyle samolotów i to są wszystko historie, które się dzieją lokalnie i które Państwo jako socjologowie przyszli, czy też badacze migracji, będą zbierać właśnie stojąc na dworcu autobusowym w Robczycach, czego Wam serdecznie życzę, bo jest to bardzo przyjemny element odkrywania rzeczywistości społecznej. No dobra. Mówimy o tej historii migracji, mówimy o tym, dokąd, że Polacy wyjeżdżają, że ta historia emigracji polskiej sięga bardzo daleko w przeszłość. Właściwie te początki polskiej migracji to jest XIX albo i nawet początek XIX wieku. Wtedy masowo wyjeżdżała przede wszystkim Galicja. Znalazłam dane, które mówią o tym, że już w 1870 roku, końcówka XIX wieku, milion Polaków wyjechał z Galicji za granicę, z czego do Stanów Zjednoczonych 700 tysięcy osób. Więc to jest końcówka XIX wieku. My już mieliśmy tę kulturę migracyjną, mieliśmy ten kapitał migracyjny wypracowany, więc nie dziwne, że dzisiaj jak Państwo jadą na Podhale, widzicie mnóstwo pustych domów, które są niedokończone, bo to są ci, którzy wyjechali znów za ocean, do swojej rodziny dołączyli, jeśli te powiązania migracyjne są wciąż silne i obecne, no to wówczas ta migracja jest niejako naturalna, tam znów nie ma tego pytania, dokąd wyjechać, tam jest oczywiste, że jedziemy do Stanów, bo tam są nasi, więc to pytanie o kierunki migracji, czy o ten element wolicjonalny tego wybierania kierunku migracji. Pamiętajcie, że w badaniach społecznych to zawsze jest bardziej jakby skonstruowane, bardziej misternie, tylko jest to jednostkowa decyzja, która za tym stoi. Dokąd jeżdżą Polacy? Jeśli chodzi o te kierunki migracji zagranicznych, mamy badania z 2002 roku. To jest ten spis powszechny, o którym już Państwu mówiłam, czyli to jest migracja przedakcesyjna. Wówczas mówiliśmy o niespełna 800 tysiącach Polaków, którzy byli na emigracji, więc to jest stosunkowo niewiele, to jest bardzo niewielka liczba w porównaniu z tym, co zaraz Państwo zobaczą, że jest dzisiaj. No dominowały takie kraje jak Niemcy, Stany Zjednoczone i Włochy. I teraz mam do Państwa pytanie, dlaczego Niemcy są na pierwszym miejscu takiej tutaj hierarchii krajów, do których Polacy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej jeździli?
Norwegia, Austria, patrzę, co tu Państwo piszą na czacie. Dlaczego Niemcy są tak wysoko? I co tutaj może być, bo są blisko i wysokie płace. Super, Pani Natalio, no właśnie. Jest to praca, no właśnie, Niemcy są dla nas takim oczywistym krajem emigracyjnym, ponieważ są bezpośredniej bliskości Polski. Tutaj ten wysiłek migracyjny, który muszą wykonać wyjeżdżający, jest stosunkowo niewielki. Można wyjechać, można wracać, mamy dobrą komunikację, też tutaj połączenia komunikacyjne z Niemcami. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, które już dzisiaj nie są na drugim miejscu. To jest 2002 rok, czyli jesteśmy przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i wtedy właśnie te kanały migracyjne ze Stanami Zjednoczonymi były reaktywowane, kiedy w Polsce było gorzej, przypominaliśmy sobie intensywnie o naszych krewnych za oceanem, którzy mogli nas ściągnąć, napisać ten list intencyjny, ubiegać się o wizę, mogliśmy, prawda, już teraz dzisiaj to jest niepotrzebne, ale wówczas Stany Zjednoczone były bardzo lukratywnym i atrakcyjnym kierunkiem wyjazdowym i Włochy, Włochy szczególnie dla kobiet i szczególnie dla kobiet w średnim wieku, bo była wtedy jakby duże zapotrzebowanie u Włochów na pomoc w opiece nad osobami wymagającymi stałej opieki i to szczególnie kobieca migracja była polską migracją do Włoch na początku lat 2000. Dzisiaj, czyli 2017, to znów nie jest najbardziej dzisiaj, ale uznajmy, że to jest takie wczoraj najświeższe, które możemy tutaj sobie porównać. Mamy na emigracji 3 miliony Polaków. W porównaniu z tym, że 15 lat temu było nas 800 tysięcy, 3 miliony to jest ogromna liczba Polaków, którzy są w tym momencie za granicą. Zważmy również na to, że to są dane oficjalne, to znaczy to są ci Polacy, którzy są oficjalnie za granicą. Mamy też oczywiście całą grupę Polaków, którzy są w sposób nielegalny, gdzieś tam znajdują się w innych krajach na świecie, ale tych jest bardzo trudno uchwycić w takich badaniach makroekonomicznych, no bo tam nie mamy dostępu do takich danych. Socjolog może pojechać, dopytać, dowiedzieć się, jakie są te mechanizmy i to jest piękna część naszej pracy, natomiast w danych makroekonomicznych nie mamy niestety sposobu, żeby zweryfikować, ile realnie tych osób jest w tym momencie tam na emigracji. Zmieniły się te kierunki emigracyjne. Czy ja mogę coś powiedzieć, korzystając z tego... Z łyczka kawy, tak. Pijesz, tak? I słusznie, że pijesz, żeby komfort prowadzącego jest bardzo ważny. My mieliśmy skończyć o godzinie tak około 15. Ja proponuję zrobić tak, że do 15 ty mówisz, a pani mówi... 15.05, a jeszcze potem 5 minut dla osób, które chcą chwilkę zostać, chcą się o coś dopytać. Może być parę minut dłużej, także dojdźmy też do, błagam tylko zanim pani skończy, to chwileczkę też o tym, jak, że do nas też przyjeżdżają. No oczywiście dojdziemy do końca, więc dlatego proszę o 8 minut dla mnie, bo ja oczywiście zawsze się rozgaduję, ale też staram się uwzględniać Państwa tutaj głosy, żeby to było możliwie interaktywne w tym nieinteraktywnym świecie. No dobra, nie mamy Stanów Zjednoczonych wysoko, bo Stany Zjednoczone przestały być takim atrakcyjnym kierunkiem. Po pierwsze z racji różnych układów politycznych, po drugie z racji jednak odległości ekonomicznych możliwości, a przede wszystkim dlatego, że otworzyła nam się bliższa Europa, która też daje nam te możliwości, które przed laty dawały nam głównie Stany Zjednoczone, właśnie tym niższym kosztem do osiągnięcia. Więc Wielka Brytania, która teraz wiedzie prym, ale zaraz za nią Niemcy stabilnie są na tym wysokim miejscu, no bo są blisko, bo są wysokie zarobki, bo mamy jednak też dużo kontaktów z Niemcami i można powiedzieć, że to jest nam społeczeństwo bliskie. Oczywiście różnimy się pod wieloma względami. Mamy stereotypy, które narastają po jednej i po drugiej stronie. Ale ten kontakt jest ciągle intensywny i jest stały, więc Niemcy jako to miejsce wyjazdów za pracą jest bardzo silnie na tym drugim miejscu. Mówimy o migracji oczywiście takiej związanej z pracą fizyczną, ale to też są lekarze. To jest też przecież praca wysoko wyspecjalizowanych analityków danych i te wszystkie nowe zawody, które dzisiaj są lepiej opłacane za granicami zachodnimi niż w naszym kraju. To jest cała rzesza osób, które również wyjeżdżają do pracy za granicę i niekoniecznie to musi być taka emigracja związana z koniecznością zapewnienia bytu rodzinie, bowiem nie radzimy sobie w Polsce, bo te pomoce społeczne tutaj w Polsce też się poprawiły, natomiast to jest często migracja związana z rozwojem. Jak mówiłam o tych push and pull factors, czyli tych czynnikach, które nas przyciągają, to szanse rozwojowe, które są w krajach zachodnich często wyższe i lepiej odczuwalne, są jednym z ważniejszych motywatorów do tego, żeby decydować się na migrację. Mamy też Holandię, mamy Norwegię, Grecję i różne inne kraje, w których Polacy się znajdują w tym momencie, jakbyście spojrzeli Państwo na te dane. Zachęcam Państwa do tego, jeżeli szukacie jakichś danych, bo wiadomo, że dla dorosłego kluczowe są dane,
żebyście Państwo sięgali do komunikatów CBOS-u. CBOS to jest jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy ośrodek badawczy w Polsce. I socjologowie bazują bardzo często na badaniach CBOS-u, bo są wiarygodne i są często powtarzane i jest tam aktualizowany ten stan wiedzy na temat trendu w społeczeństwie polskim na bieżąco. I te komunikaty są bezpłatne, więc wtedy, kiedy będą Państwo szukali jakichś danych na potwierdzenie tezy, czy będą Państwo szukali danych, żeby opisać jakieś procesy społeczne, to zawsze zachęcam Państwa do tego, żebyście poszukali, wpisując w internet jakieś hasło, CBOS komunikat. Te komunikaty są dostępne też na stronie CBOS-u, też przez słowa kluczowe można ich szukać. To jest reklama niesponsorowana, ja nie mam nic za to, że Państwu to polecam, ale to są Centrum Badań Opinii Społecznej, to jest centrum, które od lat prowadzi wiarygodne badania i tam właśnie dane dotyczące migracji, stosunku Polaków do przedstawicieli innych nacji, innych narodowości są bardzo wiarygodne, ale są przede wszystkim regularnie prowadzone, co jest wielką wartością w świecie danych socjologicznych. Więc jak spojrzymy na te badania CBOS-u, to też widzimy, że Niemcy są na pierwszym miejscu, ta ich przewaga nad innymi krajami momentami topnieje, momentami rośnie, ale rzeczywiście Niemcy są tym krajem, do którego do 2014 roku jeździliśmy najchętniej. Wielka Brytania tutaj też miała swoje lepsze chwile i gorsze chwile, więc tutaj te dwa pierwsze miejsca to w zależności od roku i od tego, jaki jest w tym momencie to policzone, zamieniają się miejscami, ale zobaczmy, jakie są te inne kraje, bo tam mieściliśmy się do Włoch, mamy Austrię, Norwegię, Danię. Stany Zjednoczone, proszę Państwa, w 2007 roku to było tylko 6% odpowiedzi, 1% teraz, więc widzimy, że zdecydowanie zmieniło się to ułożenie tych naszych celów migracyjnych. To już nie są te zaoceaniczne, dalekie wyprawy, jak właśnie ci mieszkańcy Podhala. Zachęcam Państwa w ogóle do zwiedzenia Muzeum Emigracji w Gdyni, które jest w Starym Porcie w Gdyni i jeżeli będą Państwo zainteresowani tą problematyką, to coś pięknego, wystawa interaktywna, opowiadająca o wszystkich meandrach tych procesów migracyjnych. Muzeum Emigracji w tym momencie, nie wiem, czy nie jest zamknięte ze względu na epidemię, ale za chwilę będzie otwarte. Tam przejdą Państwo wraz z jedną rodziną krokoszów przez całą historię migracyjną, jak oni z tą walizką na ten dworzec, na tym statku płynęli właśnie z Podhala do Stanów Zjednoczonych. Unaocznia to bardzo wiele procesów i ta cała historia staje się realna i namacalna, kiedy Państwo to doświadczą i zobaczą to na własne oczy. Muzeum Emigracji w Gdyni, także to jest taki protip dla zainteresowanych. No dobra, ale zaczęliśmy od tego, z czym się kojarzą Państwo migracje i powiedzieliście Państwo głównie o tych wyjazdach zagranicznych, o tym, żeby zostawić nasz kraj, który jest taki i owaki. Tutaj Państwo mieliście moment ekspresji emocjonalnej, dlaczego Polskę należy zostawić. No ale migracje to nie muszą być wcale wyjazdy międzynarodowe. Również migracje w takich badaniach, o jakich ja tutaj Państwu opowiadam, to też są migracje wewnętrzne. Migracje wewnętrzne, czyli zmiany miejsca stałego lub czasowego pobytu, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy w celu osiedlenia się tam na stałe. Czyli na przykład, jeśli bylibyście Państwo mieszkańcami Radomia i pomyślelibyście o tym, że pójdziecie na studia do Warszawy, a potem tutaj zostaniecie w Warszawie na stałe i przemeldujecie się, czy też zmienicie na stałe miejsce zamieszkania z Radomia na Warszawę, albo na przykład z Brzeska do Krakowa, albo z Krakowa do Brzeska, bo przecież ten ruch nie musi być jednostronny, to wówczas również bylibyście Państwo migrantami, tylko wewnętrznymi. Więc takich migrantów mamy w Polsce bardzo dużo i to jest zupełnie trudne do policzenia, bo jeśli nie mamy obowiązku meldunkowego, jeśli w ogóle ludzie do dzisiaj przez kilkadziesiąt lat swojego życia są zameldowani w swoim domu rodzinnym i tam nie przemeldowują się i w ogóle nie zmieniają tego adresu korespondencyjnego nawet i zostają listy, które przysyłane są do Kielc, do mamy, czy na przykład do Trzebini, czy do zachodniopomorskiego, niech no szybko wymyślę jakieś miasto, na przykład do Koszalina, Koszalin zachodniopomorskie, tak, zachodniopomorskie, dobra, no to wówczas jest bardzo trudno uchwycić tę migrację. Natomiast z punktu widzenia badań socjologicznych to nadal jest migracja wewnętrzna. Również migracją jest na przykład przemeldowanie się w ramach jednej gminy z tej części miejskiej do części wiejskiej. Mamy też gminy miejsko-wiejskie, które mają to zróżnicowanie wewnętrzne, więc w ogóle jakakolwiek zmiana miejsca zamieszkania, stałego pobytu pomiędzy różnymi typami gminy w ramach jednej gminy lub pomiędzy gminami w Polsce również jest migracją. Więc tutaj ta subtelność pomiaru musi być jeszcze dalej idąca. Jeśli na przykład wyjeżdżają Państwo z wielkich miast, którzy są już zmęczeni tempem życia w wielkich miastach i wracają albo wyprowadzają się po prostu do mniejszych miejscowości, to również są migrantami. W takim sensie, o jakim tutaj mówimy. Także to wyobrażenie tego portu w Gdyni, czy też tych walizek spakowanych i tej emigracji
jest niekoniecznie trafne, bo może być to również migracja wewnętrzna, która też może być zwaliską i też może odbywać się pociągiem pośpiesznym, ale jest w ramach na przykład jednego województwa. To jest trudno uchwycić i to są procesy, które rzeczywiście socjologowie próbują zgłębić od środka, no bo w takich danych statystycznych, jeśli nie w spisie powszechnym, to musimy jakby czekać na kolejne transze tych danych i one są najczęściej estymowane, no bo właśnie, tak jak Państwu powiedziałam, nie ma obowiązku przyznawania się do tego, dokąd się wybieram i ile tam zamierzam zostać. No dobrze, jestem Państwu jeszcze winna rozróżnienie pomiędzy kategorią migranta i uchodźcy, bo tutaj mówimy sobie dosyć komfortowo o tych migracjach, które są migracjami dobrowolnymi. Są migracjami związanymi z tym, że jest nam gdzieś źle, niekomfortowo i chcemy, żeby nam było lepiej. To jest uprzywilejowana sytuacja, w której no jakby nie patrzeć, tu gdzie jesteśmy możemy żyć dalej, tylko jest nam niefajnie. I oczywiście nie chcielibyśmy znaleźć się w innej sytuacji i najchętniej robimy tak, żeby było nam najlepiej, prawda? Więc w ogóle się nie dziwimy tym, którzy wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszego życia, bo to każdy dla swojej rodziny chciałby najlepiej. No ale właśnie migrantem jest taka osoba, która przebywa w jakimś kraju ze swojej woli nieprzymuszonej, mogą być tutaj kwestie kulturowe, mogą być te właśnie związane z Zagorzycami, na przykład te kapitały migracyjne czy z Robczycami, prawda? Bo tam wyjeżdżają od zawsze, ale to wciąż jest decyzja, to jest wciąż decyzja jakiejś jednostki do tego, żeby wyjechać, żeby zmienić środowisko, w którym funkcjonujemy. Mówimy o migrantach również w kategorii tych wyjazdów krótkoterminowych, którzy wyjeżdżają na krótki czas, na przykład do pracy, którzy są migrantami cyrkularnymi, którzy wyjeżdżają też po to, żeby za chwilę wrócić i znów wyjechać, ale to są wszystko migranci. Natomiast po drugiej stronie tej historii są tak zwani uchodźcy, czyli to są osoby, które nie tyle chcą wyjechać, żeby coś poprawić, tylko są zmuszone opuścić swój kraj z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem albo ze względu na sytuację polityczną, na konflikt militarny, który się dzieje w ich kraju, po prostu nie mogą dalej funkcjonować w tym kraju i po prostu uciekają z niego. Oni uchodźcy, czyli uchodzą ze swojego kraju, uciekają ze swojego kraju, bo tam już dalej funkcjonować nie mogą. Mogą to być powody polityczne, mogą to być powody związane z konfliktem zbrojnym. Może to być kwestia rasy, religii, narodowości czy przynależności etnicznej, która jest piętnowana i prześladowana w danym kraju. To mogą być różne, bardzo bolesne i dla obywateli niezwykle trudne zagadnienia, które powodują, że oni dłużej nie mogą w swoim domu żyć. I wiedzcie Państwo, że to jest zawsze trudna sytuacja, bo o ile migracja może być, może i nie być, można wrócić, bo mamy dokąd, o tyle w przypadku uchodźców najczęściej ta droga jest w jedną stronę. To znaczy, jeśli oni decydują się na ucieczkę ze swojego kraju, to wówczas nie mają prawa powrotu, oni próbują wtedy ubiegać się o ochronę międzynarodową w innym kraju i na przykład w Polsce w pierwszej połowie 2020 roku 1300 uchodźców ubiegało się o tę ochronę międzynarodową, 630 osób taką ochronę dostało przyznaną, więc oni zostali wtedy jakby przyjęci do polskiego społeczeństwa, ale ta sytuacja uchodźców jest niezwykle trudna, formalnie mogą pracować, mogą puszczać dzieci do szkół, bo mają prawo uczestniczyć w tej całej opiece państwowej, publicznej na równych prawach, natomiast realnie no spójrzcie Państwo wokół siebie, ilu uchodźców widzimy pracujących na naszym rynku, ilu im z nich udało się zdobyć pracę, utrzymać tę pracę, ilu z nich mogło puścić dzieci do szkoły i tak dalej. Te ograniczenia, które też wynikają z różnych stereotypów w naszym społeczeństwie, są tak silne, że rzeczywiście ich funkcjonowanie u nas w kraju jest bardzo trudne. Poczekajcie Państwo, coś mi tu przeskoczyło. Kogo gościmy w naszym kraju, jeśli chodzi o imigrantów, czyli te osoby, które przyjeżdżają do Polski? Przede wszystkim mamy największą grupę przyjezdnych z Ukrainy, z Białorusi, to są mieszkańcy za wschodniej granicy. Oczywiście znów mówimy o tych, którzy przyjeżdżają w sposób oficjalny, mamy też całą grupę nieoficjalnych migrantów, którzy przyjeżdżają tutaj nielegalnie, żeby się utrzymać w Polsce. Mamy Białorusinów, mamy mieszkańców Federacji Rosyjskiej, Mołdawian, Gruzinów, Armeńczyków i mamy całą grupę też różnych przedstawicieli innych krajów, które próbują znaleźć sobie tutaj schronienie w Polsce. Sudańczyków, mamy Wietnamczyków, rozmaite inne grupy etniczne, które poszukują u nas wsparcia. I pamiętajmy o tym, że dzisiaj jesteśmy może w tej komfortowej sytuacji, w której to my możemy być domem dla nich i możemy ich przygarnąć, ale przecież historia polskiej emigracji i też polskiego uchodźstwa jest na tyle odległa, że pamiętajmy o tym, że ta historia jest przewrotna i dzisiaj my gościmy ich, wytykając czasami palcami na ulicach niestety, a to my przecież jako emigranci w innych krajach też jesteśmy obecni w milionowych grupach, a przed laty byliśmy też uchodźcami w innych krajach, więc chciałam Państwa uwrażliwić na to, że ta sytuacja lubi się odwracać i że dzisiaj możemy być
goszczącymi i cieszmy się, że jest ktoś, kto uważa nasz kraj za gościnny i za ten bezpieczny i bezpieczniejszy od ich kraju. Natomiast my też wielokrotnie sami prosiliśmy o azyl w różnych krajach, czy to był azyl polityczny, czy inny, to też ta historia dotyczy Polaków. Zostawiam Państwa już na koniec ostatnim cytatem, bo mój czas minął bezpowrotnie. Cytat z Mrożka, który mówi o tym, że Polska to kraj leżący na wschód od zachodu i na zachód od wschodu. I myślę, że ta szczególna pozycja Polski tutaj na arenie europejskiej, no właśnie powinna nas uwrażliwiać na to, że my oczywiście patrzymy na zachód, bo nam ma być lepiej, my chcemy, żeby nam było lepiej, wygodniej. Dla nas smaczna jest Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone. To są te kraje, w których my byśmy woleli żyć, bo przecież w Polsce jest tak, jak Państwo napisaliście na czacie. Natomiast z drugiej strony my jesteśmy też jakby w środku tego, tym zachodnim azylem dla krajów, które są po naszej wschodniej stronie. I też pamiętajmy, że jesteśmy dla nich domem i starajmy się być takim domem, jakim my chcemy znaleźć po naszej zachodniej stronie. I z tym uwrażliwiającym, mam nadzieję, przekazem zostawiam Państwa po tej przydługiej opowieści o migracjach. Oczywiście zapraszam do zadawania pytań i do dyskutowania, bo jestem otwarta na Państwa głosy i na Państwa doświadczenia, bo na pewno też je macie. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, ostatnia szansa, żeby zadać pytanie. To było rzeczywiście bardzo dużo różnych informacji, więc nie wiem, na ile w tej chwili jeszcze macie coś w głowie takiego, co chcecie zapytać. Bardzo wszyscy dziękują. Ja mam jedno pytanie. Tam była na jednym wykresie, pojawiało się, że Grecja jest takim miejscem, gdzie dużo dosyć ludzi wyjeżdża do Polski. Z Polski do Grecji, a potem na tym wykresie procentowym nie wyglądało. Ale to... Szukam. Grecja? Na poprzednim. Aha, okej, okay, tak, tutaj. Tu. Tak, tak. 65 tysięcy, tak, a tutaj mamy procentowo stosunkowo niewielką grupę. No to są oczywiście, z jednej strony mamy dane... Dokładnie. Tak, a tutaj mamy dane CBOS-u, więc to są też zupełnie inne, procenty się nie muszą sumować, to mogą być trochę inne metodologie i tutaj muszą Państwo być uwrażliwieni na to, że te dane często nie powinny być sprzeczne, ale mogą być tutaj pewne różnice w tych danych, ale to też jest naszym zadaniem, żeby wyjaśnić, dlaczego tak jest. No Grecja jest też ciekawym krajem dla nas, obok Włoch, jednym z tych, które nas przygarniają i Polacy tam też znajdują pracę dla siebie. Dobrze się tam, tak, dobrze się tam czują. Mamy bardzo tutaj pozytywne feedback, czyli informację zwrotną, także bardzo dziękujemy jeszcze raz. Myślę, że to na pewno nie jest ostatnie nasze spotkanie, zwłaszcza, że to jest też taka świetna zachęta do tego, żeby wśród różnych możliwości, które się jak się myśli o swojej przyszłości, które rozważyć, to żeby zostać badaczem tego, jak ludzie żyją, jakie decyzje podejmują, bo naprawdę to jest, może być strasznie ciekawe. I już się bałam, że powiesz, że rozważyć wyjazd za granicę, ale zachęcamy Państwa do tego, żeby zostać tu i badać, i zostać socjologiem. To jest coś pięknego. Te wycieczki do Robczyc na dworzec o 5 rano, polecam Państwu nauka badań w terenie. I oczywiście ja tutaj obserwowałam Wasze wpisy, że wielu z Was chce wyjechać i to jest bardzo częste zjawisko w tej chwili wśród młodych. Na szczęście jakaś duża grupa też potem wraca, więc to jest właśnie taka cyrkulująca. No generalnie ja z apelem takim nie opuszczajcie wszyscy Polski, bo dla kogo my będziemy te webinaria prowadzić. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że się spotkamy na następnym. Jeżeli Wam przyjdą do głowy jeszcze jakieś pytania, to możecie wysłać na maila albo mojego, albo centrum, to przekażemy Pani Justynie i na pewno na nie odpowie. Na ile będę mogła, to na pewno tak. Tak, a jeszcze mam prośbę, tam został wysłany, Centrum Edukacji Obywatelskiej na czacie wysyła taki link. I to jest link do czegoś, co proponujemy w zdalnej edukacji, bo trochę nie wiadomo, jak będzie dalej, a teraz, no wiadomo, jest zdalna, do tego, żeby robić własne projekty, no bo nie da się działać specjalnie na żywo, a w każdym razie nie tak, jak działaliśmy kiedyś, czyli w dużych grupach, w środku miasta, w środku wsi. Tam są propozycje bardzo fajnych rzeczy do robienia u siebie w swojej okolicy. Być może jednym z projektów mógłby być projekt imigracje w naszej miejscowości. Jakbyście chcieli zrobić taki projekt i są tu nauczyciele, którzy wam się z wami na to umówią, że możecie to zrobić i jak będziecie mieć jakiekolwiek pytania, no to macie tu po prostu super ekspertkę, do której będzie można wysłać pytanie
i uważam, że to będzie znakomite, a przy okazji pani też dostanie jakieś fajne relacje z kilku nowych miejscowości poza Sędziszowem. Także macie pomysł na projekt, wejdźcie na stronę Młodzi w Akcji i zróbcie u siebie badanie tych, co wyjeżdżają albo tych, co przyjeżdżają. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pani Justyno, bardzo dziękuję. Bardzo